Pamiętaj, musisz się tak szybko rozpędzić, żeby uderzyć w ten peron. Wtedy wbiegniesz i musisz uwierzyć w siebie, bo jak w siebie nie uwierzysz, to stary jest lipa. 3, 2, 1, go! Tańcz! Cześć, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite na moim kanale. Moi drodzy, cały YouTube po prostu huczy na temat nowego trybu o nazwie Plac Zabaw. Wielu z Was zadaje mi pytanie, Farel, o co chodzi w tym trybie, jak on będzie wyglądał? Z tego co się dowiedziałem, tryb ten zostanie wprowadzony już prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. A w trybie tym będzie włączone Friendly Fire, dzięki czemu będziemy mogli rywalizować wraz ze swoimi kolegami z teamu. Ale nie martwcie się, po śmierci od razu się odrodzimy. Oprócz tego będziemy mieli dostęp do nieograniczonych surowców, bądź też będą licznie występować lamy. Skrzynki oraz pojemniki z amunicją będą występowały na mapie jak dotychczas. Moim zdaniem taki plac zabaw jest rewelacyjną innowacją ze strony Epic Games, z racji tego, że Fortnite Battle Royale niestety nie posiada żadnego samouczka, jak budować bądź też strzelać. Z pewnością tryb Plac Zabaw pomoże wielu graczom w rozwijaniu takich umiejętności. A co Wy sądzicie na temat nowego trybu, napiszcie w komentarzu, chętnie zdam się z Wami w dyskusję. Teraz przejdźmy do drugiej części odcinka i sprawdźmy, co tak naprawdę Fortnite ma wspólnego z Harrym Potterem. Zaczynamy! Dzisiaj ze mną jest Ziemson, siemaneczko. Siema. I sprawdzimy sobie w dzisiejszym odcinku, czy faktycznie na peronie 9¾ można wejść do Hogwartu? Ja będę Harry Potter, a ty będziesz Hermiona Granger. Dobra, można. Może być? Dobra. Pistolet. Nejdzik. Zawsze coś na początek jest. No jest pan. Okej, okay, nice. Ja pułapkę mam. Rozstawię od razu. Może ktoś się nadzieje. Jumpada. Jumpada masz? No to kurczę, rewelacja, to się przyda. Jeszcze tylko impulsy jakieś. I wózek. Super, a prócz pistoleta coś dla mnie masz? Mamkę. Możesz dać. Czekaj, jakiś matsów na dropie w razie W. Jak nie będzie matsów, to nie będzie czymś się budować. A jak nas podejdą jakieś cwaniaki, na przykład z puszczy, to będzie co prawda średnio. Co, wbijamy na peron powoli, nie? Tam pewnie będzie jeszcze też jakiś drop. Panie, panie, może spróbujemy później tym wózkiem wjechać na launchpada. Co myślisz? Na lunch pada wózkiem. Buduj! Kto mi prawko dał na to główienko? No, teraz to ja rozumiem. No pedałuj, pedałuj. Dobra, zeskakuj. Trzeba zbudować rampę na peron. Dobra, peron jest, pamiętaj, musisz się nie zatrzymać, musisz się tak szybko rozpędzić, żeby uderzyć w ten peron, wtedy wbiegniesz i musisz uwierzyć w siebie, bo jak w siebie nie uwierzysz, to stary jest lipa. Dobra, dawaj. Raz, dwa, trzy, jedziesz! Ogień, ogień, ogień! O, ty! Prawie. Za mało w siebie uwierzyłem. Gościu, widzisz mnie na dole? Tak, widzę twoje nogi tylko. Aha. Kurde. A teraz? Tak machają, jakby miały padaczkę. Czekaj, spróbuję wskoczyć. Nie da się. Poczekaj chwilę. Masz impulsa? Nie, ale jump pada to nic nie da raczej. Jump pad raczej nam tutaj nic nie da. Dobra, robimy drugie podejście. Teraz ty będziesz skakiwał na peron może. A czekaj, no uderz coś, no. Wiesz co? A poczekaj. No dobra, czekam. Tylko nie wiem, czy to się uda.
bo rozpędzę się i szybko zmienię na pasażera. Nie, po prostu koszykiem podjedź pod górę. Dobra, patrz, widzę. No, podjedź, teraz będę cię widział. Jesteś! Gdzie jest koszyk? Padł do ciebie koszyk. Zdematerializował się, stary. Zniknął w czasoprzestrzeni, czarna dziura go wciągnęła. Albo poczekaj. O, a teraz? Patrz, jumpada stawiam. Gdzie ty jesteś? Aha, nie możesz? Jesteś? Nie da się, nie. Kurczę, ja nie mogę. Albo, kurde, nie wiem czy to aha, też... to granat. Nie wiem czy ten. A po, czekaj. To znasz. Ty normalnie ja bym tutaj mógł stanąć i typa pod podhaczyć, ale nie będę tego używał, bo jeszcze mi bana dadzą za to, wiesz co chodzi? Za używanie błędu w grze do wygrania. Także nie polecam nikomu używać, możecie wejść, zobaczyć jak to wygląda. A weź otwórz drzwi, zobaczymy coś. Czy bym wcisnął tam granatę, jakby było otwarte, to. Tutaj? No. Zobacz. Dobra miejscówka. Ale wiesz, że ciebie praktycznie nie widać, jakbyś w ogóle nogami nie ruszał, to i byś miał bez skina typa, bo teraz masz takie kolorowe, to bardziej widać. To... A muzykę słychać? No, słychać. To co, robimy jeszcze jedno podejście i mogę wam pokazać jeszcze jedną taką jakby kampę fajną. Dobra, no to lecimy. To może ja dołem, a ty górą, co? Dobra. Zobaczymy drugi błąd w mapie, bądź też niedociągnięcie ze strony Epic Games. Nie postarali się prawdopodobnie trochę z teksturkami. No i... to jest tak jak według mnie takie niedokończenie, no bo to tak może zepsuć czasem grę, gdy jest strefa tutaj w tunelu, że szkoda grać. Aha, ja nic nie miałem, to super, żeś zbiegł szybciutko. A dzięki. To gdzie to jest teraz? A wiedziałeś, że to jest skrzynka? Tak, to wiedziałem o tym, wiedziałem. Ty, jakbyśmy tu spróbowali wózkiem wcisnąć się? Spróbujemy jeszcze, nie? W inne miejsce. Tak, chodź, zbierzemy trochę lutu i pokażę wam to. Dobra. No to mało wystarczy. Dobra, już powinno wystarczyć. Chociaż jako wózek weźmiemy, co? Dobra. Chcesz MK jedną? No daj. Wiesz? Dzięki. A tu nikogo jeszcze chyba nie było, to można przelutować nawet. Dobra. O, twój ulubiony aug. Patrz, tak, tutaj dawaj auga. Może się przyda na później. Masz kewa. Już, zaraz wezmę, idę do góry, zobaczę. Tam leży w tym pokoiku. Nigdy nienawidziłem przeskakiwać przez tą ladę. Zawsze głową haczę tu u góry o filar. Dobra. Wypijemy sobie kiewiki. Masz wózek, mordo? Nie, właśnie. Ja szukam. Dobra, mam. Lunchpada jeszcze też tu mam. Także spoko. Bo ja też mam lunchpada. Ło, i pułapka, dobra. Aha, to twój, nie, to jeden. No właśnie. Dobra, wsiadaj. I weź zbuduj teraz schody. No i tak możemy stare jeździć. Już nie mam. Woo! No nice, jakby się impuls teraz przydał, nie? O. Później zobaczymy, czy na lunchpada można wjechać. Czekaj, z wózkiem. Drzewko rozwalę, bo już nie mam co budować. Dobra, to ja tam jadę już z wózeczkiem. No jedź, jedź. Ustawimy go wprost proporcjonalnie do ściany i będziemy głową w nią uderzać. Typy? Tak. A to był chyba jeden, bo zaczął uciekać. Gościu. Dojeżdżamy go? Patrz, on w prawo, po prawo. On ma lała. Nice. Jeden był. Beczka. Dziubnij sobie beczkę. A dziubne, no. Też miał zieloną MK jak ja. Mam. Dobra, w którym to jest miejscu, mordo? To jest dokładnie w tym miejscu.
Tylko ja nie pamiętam tego, jak to się robiło. Ale to robiło się raczej tak. Idę, idę. Pokaż, pokaż. Glitcha. I patrz, czekaj. Podłoga. Posuń się trochę. I o kurcze, co ty gadasz? Trzeba to tylko... Teraz to tylko trzeba rozwalić. Kurde. O. Czekaj, czekaj. A, właśnie. No faktycznie da się. No, prawda. I teraz wyjdź i zobacz z twojej perspektywy, jak to wygląda. Nie pomyślałbyś, że ja tu jestem w kampie. A, tu podłogę jeszcze zniszczyć? No. A w życiu? W życiu, chłopie. Nawet jakbym tak szedł, to bym dostał od ciebie głowę, bo nawet tego nie widać. O, albo tu jeszcze lepiej, stary, nawet. Ktoś biega i w ogóle, kozak. Dobra, dawaj, spróbujmy drugie podejście z wózkiem. Ej, a może to jest tutaj? Dalej, a nie tutaj. Teraz postawiłem trochę dalej te. No, schody. Nie, no bo tutaj właśnie żeśmy wjeżdżali, tutaj w tą ścianę. A bo nie, dobra, no, dawaj. Wjeżdżaliśmy. A no dobra, dobra, ty, może tutaj będzie lepiej, faktycznie. Dawaj, skakuj ty pierwszy. Tym razem, ty pierwszy. Dobra. Uwaga, gotowy? Jedziesz! No. Jeszcze raz. Jeszcze musisz raz się rozpędzić od samego końca tam, dawaj. 3, 2, 1, go! Dawaj. Tańcz! O! Jesteś! Nie widać cię prawie, że kompletnie. Widzisz coś u góry? Prawda? No widzę to jakieś bugi, ściany i w ogóle. Aha. Ale nie widzę, co jest na ziemi tam. Dobra, spróbujmy teraz z tej strony. Ej, 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 samemu to zrobić. Dobra, o, ziemsona kiknęło i patrzcie teraz. Wózek mamy zablokowany. Spróbuję szybko na miejsce pasażera wskoczyć jakoś. Co, czekaj, lewy kontrol, tak? Aha, dobra. Jestem, zaczynamy skakać, coś się dzieje. Tutaj byśmy mogli sobie zobaczyć normalnie, co się dzieje po prawej stronie. Czy są skrzyneczki, czy nie. Jak widzimy, tak to wygląda. I czy ktoś u góry chodzi? Ciekawe, jakbym tak strzelił, to bym mógł kogoś pokonać. Moi drodzy, to było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco i nie przegapić kolejnych odcinków. Ja dziękuję również Tobie, Ziemson, za pomoc w nagraniu tego odcinka. A Wy, moi drodzy, pamiętajcie, żeby nie nadużywać błędów w grze do wygrywania meczy. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!